I never let him bite. Come on, play it right. One time. Bang. Good work. And thanks. Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Skid, zagramy sobie w The Walking Dead, The Final Season. Kolejny odcinek, ostatnio poszliśmy spać, tak jak widzieliście. I mówiłem, że coś się spieprzy pewnie po drodze. Coś się stanie, coś się będzie działo złego. I wydaje mi się, że chyba ten moment właśnie nadszedł. Że to byłoby zbyt piękne, żeby było prawdziwe, żeby to trwało zbyt długo. Co tam się dzieje? There's voices in the pipes. I think someone's in trouble. Ale nie chcę ci pomagać. No, 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 not right now. But we should help them. If it's a monster, we should kill it. No właśnie, z tą pomocą może być różnie. You got your gun. Uh-huh. Of course I am. O kurde, jaka spluwa. I'll be right back. Stay safe. Powinna powiedzieć, schowaj się pod łóżko, a ja śmigam sprawdzić, co tam się dzieje. Ale mogę wziąć plecak? Mam nóż jakiś albo cokolwiek? Coś do obrony, cokolwiek? Chyba nie, no to idziemy w takim razie, dobra. Moi drodzy, pamiętajcie o łapeczce w górę i o subskrypcji, jeżeli ktoś z was tego jeszcze nie robi. Z tego co widziałem, prawie połowa osób, które ogląda odcinki, nie subskrybuje kanału, co jest bardzo smutne moim zdaniem. Moim zdaniem ta subskrypcja się powinna tam znaleźć, powinna być. Ten guzik powinien stać się szary zamiast czerwony. Czerwony jest nieładnym kolorem, więc wiecie. Zróbcie szary. Make it grey. Chyba. Idź za hałasem. Czyli idziemy od hałasu. Dobra. A skąd ma wiedzieć, jest hałas w ogóle? Kto stąd ten hałas zmierza? Just a little farther. Jeszcze kawałeczek. Czyli jednak dobry kierunek chyba brałem. A, coś tutaj się dzieje. Ciekawe, kto się kłóci i po co się kłócą. Knock, knock. Who's there? O, nie wyjdziemy. Zamknięte z obu stron? Co? Jak z obu stron? Okej, czyli musimy wyjść, dobra. Jak drzwi mogą być zamknięte z obu stron, powiedzcie mi? Chyba, że jakaś zasuwka w środku jest, to rozumiem. I od zewnątrz kluczyk, w środku zasuwka. Mogą być zamknięte z dwóch stron, aczkolwiek, tłumaczenie lekko się. Ale tylko trochę. Zawsze mogło być gorzej. My teraz w ogóle ogrywamy dopiero pierwszy odcinek, jakby są chyba 4 odcinki z tego co widziałem. Dopiero pierwszy odcinek ogrywamy, więc później może być ciekawiej. Ale tak jak mówiłem wam wcześniej, prawdopodobnie trzeba będzie uciekać z tego miejsca albo w jakiś sposób je zostawić, bo na dłuższą metę to pewnie nie da rady. Dobra, świeczucha zostawiana, więc... Should be another entrance to the basement around here. Do piwnicy wejście. Znajdź drzwi do piwnicy. No to pewnie gdzieś koło budynku powinny być, nie? W sensie gdzieś tak z boku właśnie. Na przykład w tym miejscu. No i zobaczcie, no i kurde. O, cegła? Po co mi cegła? Chwyć cegłę. Może się przydać. Czy ona ma tą cegłę w ręku? Czy schowają do niewidzialnej kieszeni? Chyba ma nadal ją, tak mi się wydaje. Dobra, idziemy teraz do tego, do środka. Dawaj, sprawdź drzwi do piwnicy. O, tutaj też głosy słychać. Co jednak, nie? Zniszcz kłódka. Bo ten. Ku. Nie zwalisz wszystkiego na mnie. Nie wiem, czemu to rozwaliłem, ale okej.
wiecie, no w nocy każdy może ze sobą rozmawiać, tak? To przecież każdy może ma prawo się kłócić, także... Ja bym tam na jej miejscu nie wchodził, ale ona, widzę, Clementine zrobiła inaczej. Na bank z tego jakieś problemy wyjdą, będziemy pewnie musieli wybrać, kogo zabić albo kogo uratować. I będę miał dylemat bardzo mocny. A, to tamta pani Kara, dobra. Co zrobiłeś? Show yourself. Show yourself. Clem. What are you doing down here in the dark? Brody and I were just talking. Go get some sleep. You deserve some shut eye. You had a busy day. Didn't exactly sound like a polite conversation. Nie brzmiała jak rozmowa. What are you fighting about? No, mów prawdę. Mów Daniu prawdę. It's really none of your business. Go back to the dorm. Nie wydaje mi się. We got history. Brody, don't listen to her, Clem. She's acting crazy. She gets this way sometimes. Nie przerywaj jej dupku. Nie bój się, Brody. Nie przerywaj. Excuse me? I want to hear what she has to say. Aj, co i co? Raz ci głupio? Marlin let him take the twins. Him and his people. Brody. Zabrać bliźniaczki? They were killed by walkers. That's the story we told everyone. Shut up. Because Marlin was so ashamed of what. Shut up. O kurde. Co za typ? Clem, weź nóż. What'd you say? I'm sorry. Shit! What have you done? Clem, bierz nóż. Sorry. You're gonna be okay. Promise. God damn it! Help! Why did you say that? I told you not to say it. Jak? Away from her. Come on, Brody, come on. I mean it, Marlin. Step back. Okay. Okay. Just stay with her. There's a first aid kit down here somewhere, right? First aid kit? Brody, it's me, Clem. Czy ona się zmieni w zombie zaraz? I can't see. Nie widzę. We talked about. Co tu się powaliło w ogóle? Where you could see everything. Clouds. Clem. You're in danger. You and AJ both. What danger? Marlin will kill me if I tell. He's scared. And when he's scared. Ja się zajmę Marlonem. I'll deal with Marlin. I promise you that. Yeah. Yeah, you will. Jestem silna. Silna, niezależna kobieta. He's not. If those raiders come back, Marlin said he'd let him take you. Take us? To make him go away. Like he did. Like he did with ten sisters. To on siostrzyczki oddał drań. Brody. Zeszła. Oh fuck. No. Oh, no. Oj, będzie sieczka. What the hell am I gonna do? Będzie sieczka. Twoja wina. Marlin! Gdzie on poszedł? Zamknij nas. I'm sorry. I can't let you talk to the others. Jaki typ w ogóle? Damn it. Mam swój już ze sobą? Mam nadzieję, że tak. There's a gap. If I could find something really thin, I could force it in there and lift up the latch. A, okej, okej, okej. Szukamy czegoś. Jakiś pilnik może? Ta piwnica jest spora, więc na pewno coś się uda. Lotarkę zostawił. No właśnie. Tak, zostawił latarkę, aczkolwiek tam jest zombie. No bo wiecie, ogólnie człowiek człowiekowi wilkiem, ale zombie. Na bank coś tam zaraz wyskoczy, będzie jumpscare.
A patrzcie, tej babki już nie ma, patrzcie. To daleko stał? Będzie jumpscare. Dawaj latarkę. I zgasła? Co? Latarki zawsze gasną w takich momentach. Już jest dźwięki, okej, okay, spoko. Tam była ta linijka. Masz linijkę. Dobra, czy mogę jakoś uderzyć kogoś, cokolwiek? Nie gaśnij! Mogę się schować? Nie mogę. Ja raczej nie wykorzystam tego do ataku, co? Chyba spadamy stąd. Chyba tu i wewą. O, gdzieś tu była. Gra się zapisała. Czyli będzie sieczka. No właśnie. Brawo! Aha, mam cię. Nie wytrzyma. To kopnij ją w głowę. O nie no, Clem, ty potrafisz przecież z buta ją rozwalić. Czemu się bawisz? Czasami te wybory są tak nielogiczne. Dobra, dawaj. Pyk i w górę. No, nie bój się. Idzie, idzie, idzie. Fast, 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 fast. Fast and Furious. Uj, ku, 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 ku. Quick time event ogarnięty. Pięknie. Dawaj, spadamy stąd. Uj, jest blisko! Teraz co? Teraz co? Dawaj to! I w banie! Pyk! Jeszcze raz! Ach, psz. I jeszcze raz! Psz. I jeszcze raz! No! No czerwona latarka zaczęła świecić! Cudownie! Jeszcze raz! To dopiero akcja. Ten drain na bank teraz zgada na nas, że to nasza wina, że to my żeśmy ją dziabnęli pewnie. Na bank ten drain teraz będzie chciał nas ten przekręcić wszystkich na swoją stronę. Idę po ołom nóż. Teraz to ogarnę. Dawajcie mi nóż. Zaraz pokażemy mu jak to powinno się załatwiać w prawdziwym świecie. Gdzie on jest? AJ, zastrzel go! Zastrzel drania! Shoot, AJ! Shoot! She's in the basement. She murdered Brody. What? Nikogo nie zamordowałem. Is that blood on your face? O nie, piesek jeszcze. Pierwszy głupoty, wyjaśnij tę swoją historię. Clem, you killed Brody. You hit her so hard, her head split open. That's a lie. Trzeba będzie psa jakoś załatwić pewnie. What the hell is going on? Look at her hands. She's covered in Brody's blood. Jesus Christ, Clem, did you do? Kurde nie. No właśnie. We saved their lives when anyone else would have kept walking. We fed them, we kept them warm, and this is how they thank us. Guns being pulled and murder. Jaki typ? Fuck them. Fuck Marlin. Zaatakuj go. Dawaj, jedziemy w niego. Screw you, Marlin. Oj, chyba jednak źle zrobiłem. No dobra, okej, okay, dobra. Pisaliście, że za mało razy umierałem, więc postanowiłem zaatakować. Spróbujmy jeszcze raz. Spróbujmy to zrobić jeszcze raz. Czyli już wiemy, że atak nie zawsze pomaga. Aczkolwiek moim zdaniem atak byłby najlepszy. Tylko czemu Clem nie ma swojego noża? Zawsze miała swój nóż, mogłaby go dziabnąć jakoś po tłumce. Przecież ja nikogo nie zabiłem, przecież ja bym nie był zdolny. Czemu wrzucić klatkę? Czemu nie go rzucić? Why Brody? Did you see it happen? Is she a walker now? Nie zdążyłem. Clem!
killed Brody. You hit her so hard, her head split open. That's a lie! I saw you kill her! What the hell is going on? Look at her hands! She's covered in Brody's blood! Tak samo jak ty. Jesus Christ, Clem. What did you do? Nic nie zrobiłem. Tego świra trzeba normalnie odstrzelić, bo to tak nie może być. We saved their lives when anyone else would have kept walking. Fed them. We kept them warm. And this is how they thank us. Guns being pulled and murder. Well, fuck them. Fuck, Marlin. Nie odważysz się? Okej. You shoot me. And what do you offer up to your raider friends when they come knocking? What the hell is she talking about? Co? She needs us alive. Shut up. Brody told me Marlin was gonna give me and AJ up to raiders in exchange for safety. The same way he gave up Sophie and Minnie. Raiders? Oh my god. Shut the fuck up, Clementine. Let her talk. Brody told me the truth, and that's when Marlin killed her. I co, Draniu? Come the fuck on! They only met up with these raiders because Clem insisted they go out there. Quite the coincidence, isn't it? Shame, I don't believe in those. First thing she did was attack you, Ten. Think about how scared we all were when the adults left. I pulled us out of that fear. I gave us all courage again. Trzeba go wykończyć jakoś. Who are you all gonna believe, huh? Johnny come lately and her little fucking lunatic? Or me, your friend? Jakim przyjacielowi? Przyjacielem w ogóle żadnym. Did help us get food. Czekaj pomocy Luisa. Violet. Outsiders just gonna come along and take it. You have to believe me. You don't. You met her like 2 days ago. I don't know you, Clem. Not really. Bezczelna. Wiem, że jesteś silniejsza. Czy pozwolisz mi umrzeć? So you'll let Marlin shoot me? Seriously? Don't let her get in your head. Hey. Minnie wants you. Muszę pamiętać, że mam pod spacją ten pauzę. So Brody. Clem, I. Chyba mnie zastrzeli. Shit. It will all. Ciebie też by oddał, naprawdę to kupujesz? AJ, uciekaj. Ojo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 j
isn't you two? O, o, o. O kurde. Violet being difficult. Why am I not surprised? Put down the gun now. We're gonna do this the right way. Stand down, Marvin. Be reasonable. O, on tu coś zrobi dziwnego jeszcze. Rozwalcie psa. You don't understand at all, do you? I'm trying to protect you! O kurde. On jest przywiązany. Wymachując bronią, on was okłamuje. Ponosisz porażkę na całej linii. Wymachując bronią? How does pointing a loaded gun around protect anyone? Brody's dead. Sophie and Minerva are gone. You suck at protection. Shut your fucking mouth! I made the right call. I saved the lives of everyone in this fucking school. They came back. I do it again. Excuse me? O, zaczęło się. So fucking expendable. They told me they died. Oy, oy, oy. I had to save the rest of you, okay? You gave my sisters away. Why would you do something like that? I trust. Popełnił błąd, bo jest tchórzem. Powinien był poświęcić siebie. Podburzajmy. Easy, because he's a coward. Bo jest tchórzem. I wanted to get them. States, some kind of rescue. Honest, and I just couldn't. I was. Czyli jest tchórzem jednak. Okay. You killed Brody because she knew. Nie, czyli przyznał się, okej, okay, dobra. Mamy zbani. Mamy to zbani.
Jeszcze można naprawić, jesteś szalony, odbierz mu broń. A jak przegramy? W sensie, jak tam zabierze broń i kogoś zastrzeli innego? Może... Ale w sumie jak damy, pewnie jesteś żałosny, strzeli w łeb sobie, znając życie. Jeszcze można naprawić. Odbierz mu broń. Jesteś żałosny. Idźmy do całości. I wanted to save all of you. Sophie! Minerva! You're pathetic. Baron tego nie zapomni. To się później pewnie zemści na nas, ale mam to w świecie gdzie. Teraz to pójdzie sobie? Strzeli sobie w łeb na bank. A jednak nie. Ja mu strzelę w łeb. I know. Always was. That isn't true. No, it is. You were just the only one who couldn't see it. I know I betrayed you. All of you. Just let me leave. You never have to see me again. Pewnie go zobaczymy jeszcze niestety. Just let me become a bad memory. Skip me that. Nie, jesteś naszym więźniem. Odejdź, nigdy nie wracaj, może zostać, ale już nie dowodzisz. Zostań, dobra. Pokaż mu łaskę. AJ! Wow! Młody psychopata! What? I didn't hesitate. O nie! O nie, tego się nie spodziewałem. Znaczy, w sensie spodziewałem się, że ten... że drań może... ich zastrzelić, ale nie, tak poniekąd się nie spodziewałem. No okej, okay, no to chyba skończyliśmy pierwszy odcinek, mi się wydaje. Odświeżone poczynają nasze wybory, co? Przecież mam odświeżone, mam w sensie ten... odśwież. Nie może się połączyć z serwerem. Nie wiem, o co chodzi. Dobrze, moi drodzy, to ten odcinek będzie trochę krótszy w takim razie. Skończyliśmy pierwszy epizod jakby. Wychowaliśmy małego psychopatę, więc myślę, że teraz się będą problemy robiły. Teraz będą się problemy mnożyły i to bardzo szybko. Nie spodziewałem się, że AJ go zastrzeli, powiem wam szczerze. Myślałem, że może ten z tą blizną go rozwali albo coś w stylu za sprzedanie siostry. Sióstr? A nie spodziewałem się, że AJ go trafi, ale spoko. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i że tak pamiętajcie, łapeczce w górę i subskrypcji. Ja będę z tego powodu bardzo wdzięczny i widzimy się w kolejnym odcinku z The Walking Dead The Final Season. Trzymajcie się, na razie, dobrego dnia, cześć!